Kasia, co zrobiłyśmy? Nie wsiadłyśmy do pociągu. Poszliśmy na zły peron i zaraz jedziemy na nowy. Kasia, gdzie jedziemy? Do Krakowa. Nie udało się, mam minus 4 minuty. Okej, ale nie było Kanara, więc w sumie idziemy zwiedzać nową stację Dworzec Zachodni po remoncie. Może się nie zgubimy, a za 10 minut odjeżdża pociąg? Za 15 może. Damy radę. Teraz nagle mówią. Wszystko działa, słuchajcie, nagle zaczęło działać. Nasz pociąg odjechał. A wcześniej nie było żadnych komunikatów. Nie było nic słychać. Nic się nie wyświetlało na ekranach. Jedynie papierowe rozkłady, na których nie mogło się nic znaleźć. Była to była masa. Bałagan. Piękny. A teraz wszystko działa. Wszystko działa. No takie to nasze szczęście. Przygoda się zaczęła, tak? Ale dzięki bardzo miłej pani. Super pani, dziękujemy. W okienku udało nam się nowe bilety. Widać było, że to kobieta z powołaniem, żeby pomagać ludziom. Tak, bardzo naprawdę. Ja tak nie mówię, dlaczego powiedziałam. Co? Tylko tak powiedziałam, ja nigdy tak nie mówię. A co powiedziałaś? Propsie. Na propsie. Na propsie? Nie wiem. Dziwne. To jak legitnie powiedzieć. Legitnie? Dobra, damy znać, jak pewnie będziemy już jechać. Popatrzcie sobie jeszcze na nowy dworzec, jak się robi. Taki bałagan, ale będzie bardzo ładnie. Jak już zrobią. Jak zrobią, to już widzę. Na razie nie polecamy jeździć z zachodniej. No, chyba, że chce się przygody i trochę kasy. No nie, może znaczy, no mała różnica w sumie wyjdzie. Jak oddadzą nam tam. Jak oddadzą, tak. No, ale pani nam wyklikała również do zwrotu wszystko, więc... Tak? No, coś tak, nam poklikała, tak. Więc tak, musimy tylko zgłosić reklamację i... Udało nam się. Jesteśmy już w pociągu. No. I na razie mamy pusty przedział. Wipowski. Wipowski, tak. Ja go powiem. Dobra, trzeba się rozbierać, bo jest gorąco. Tak. I jedziemy. Kasia, gdzie jesteśmy już? Dotarłyśmy. W Starym Mieście. Na Stare Miasto, pomimo przeciwności losu i wszystkich przeszkód. To już jesteśmy i nawet dotarłyśmy do miejsca takiego dość charakterystycznego, bym powiedziała. Kasia, co to jest? Nie wiem, takie rzeczy. A to co to jest? Patrz. Muszę przekręcić. To jest Kościół Mariacki. Tak. A wiesz co to jest? Hejno. Mili Państwo, dotarłyśmy prosto na hejno.
budowaniu mieszkanek. Mili Państwo, oto nasz nowy dom. What? Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Pięknie. Muszę poznać swoje elementy, nie? Co masz za eliksir? Czy już gotowa jesteś? Tak, już na czuwa. To jest eliksir młodości. Nie wiem. Specjalny. I tak pewnie będzie słychać. Nie będzie widać, ale aż słychać. Eliksir młodości. Możesz powtórzyć w razie. Eliksir młodości. Nie wiem, czy jest Ci potrzebne, ale... Przyjrzyj się, no ale lepiej być gotowa. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim buteleczkom. Wlej powoli do pucharu jedną małą buteleczkę oznaczoną kolorem żółtym. No raczej nie to. Nie wiem co to jest. Nie, to później. Tego nie może dotykać. To jest ciekawe. Dobra. Żółty nie mam oznaczonej żółtym, więc chyba to będzie to. Zakładam, że to będzie to. Trzeci raz. Jest złoto. No to myślę, że to. Wlej powoli, ale to nie może być powoli. Później jest jedna duża butelka oznaczona kolorem czarnym. To wleję jeszcze w tak, a później zmienię. Czekaj, straci ostry strasznie. Nie robię sobie aż tak dobrze. Wlewam. A nie masz coś dmuchnąć? A dmuchnąć dwa razy w rurkę, uwaga. Masz 2 minuty. Wlej powoli do kucharu jedną dużą buteleczkę oznaczoną kolorem żółtym. Tego się nie wącha, to się pije. Pij, wlej! Powoli. Nie, tam. Wsyp do puchara zawartość najmniejszej buteleczki w kolorze czerwonym. Uwaga, nie zalewaj piórki, cieczy, grozi to klątwą naznaczenia dłoni. Nie zalewaj cieczą? Nie rozumiem. No dobra. A, bo to barwnik. Thank you.
Ariana, chodź tu. Też będziesz w filmie, chodź. Chodź szybko. Szybko. A teraz poznacie mojego pieska. Chodź tu szybko. Szybko do nas. Cześć. Co to? Pani to jeszcze nie było w tym filmie. Była w przebitkach. O Jezu! Aaa! O Jezu! Psy mnie zaatakowały! Tylko nie bić się na mnie. No, i chcieliśmy się w zasadzie to pożegnać. Tak, bo w sumie mało co gadałyśmy w trakcie. Ale było bardzo fajnie. Było bardzo fajnie, nałaziłyśmy się, trochę zmokłyśmy, ale cóż zrobić. I tak było nieźle, bo jak na... Było ciepło, jak nie było bardzo zimno. Jak na połowę lutego to było dość ciepło i trochę tylko padało, więc trochę pomokłyśmy. Ale tak to spoko. Bardzo na luzie. W muzeum byłyśmy i byłyśmy jeszcze w kolejkach do różnych miejsc. No ale to wszystko widzieliście w przebitkach, więc... A kolejki nagrywałaś, jakie były długie? Nie. No, a były długie bardzo kolejki. Były długie. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jeśli chcecie w Krakowie odwiedzić kawiarnię z królikami albo dziurawy kocioł, to się nastawcie na jakieś 45 minut czekania w kolejce. Minimum. I chyba ludzie z dziećmi są tam w kolejce też głównie. Jakby co? No, niektórych, reakcje, to, no. Niektórych to na przykład w sensie zniechęca. Czekanie 40 minut z dzieciakami w kolejce. Drodzy. Bardzo! Niektóre się darły, bardzo. Tak, no, biorąc pod uwagę, jak się zaczęła nasza podróż, czyli nie odjechanie, nie odjechanie z Warszawy. I wymienianiem biletów, to w sumie później... Bardzo był udany wyjazd, tak. I gładko wszystko szło. W drodze powrotnej okazało się, że mamy miejsce obok siebie, nawet nie trzeba było się zamieniać z ludźmi miejscami, to też fajnie. Gdzie jest Roxy? Tu jest! Dobra, nie będziemy chyba przedłużać. Dajcie znać, czy wy byliście w Krakowie, a jak tak, to no co szczególnie wam się tam podobało. Właśnie, co jest wartego odwiedzenia. Bo oczywiście jeszcze będziemy robić kolejne podejście, żeby dotrzeć do miejsc, do których nam się nie udało wejść. Ale więc... to latem, wtedy jest dużo też takich i można... miejsc, no, na ten Zakrzówek podjechać i... Można stać w kolejce i człowiek nie jest taki zmęczony tym faktem, no chyba, że będzie wielki upał. No ale to też inaczej, no. Ale udało się nam też odtworzyć nasz wyjazd sprzed paru lat, więc super, bo... Może Kasia wam coś wrzuci. Na pewno na Instagramach będzie. A na pewno zapraszamy. Na Instagramach. Dobra, nie przedłużamy dalej, więcej, dłużej i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! A jeszcze jedna rzecz nie powiedziałyśmy. Że soundtrackiem wyjazdu są Imagine tak. Dragons, którzy wszędzie w Krakowie byli puszczani w miejscu. O, dzień dobry, Frytka. Kolejne moje zwierzę przyszło. Tak, soundtrackiem wyjazdu było Imagine Dragons, które leciało wszędzie na ulicach, słyszeliśmy. Tak. I ciekawe, czy to dlatego, że Dragons. Tak, to moja teoria, że w Krakowie smog, wawelski wpływ, więc Imagine Dragons, które leci na ulicy. Imagine Dragons, tak sobie. Przechodziłeś sobie ulicą, a z lokali było słychać. Z knajp. Wszędzie. No. Nie słyszałam żadnej innej jak słyszałam piosenkę na zewnątrz, to było Imagine Dragons, tak. Więc zdecydowanie polecamy. Tak. Dobrze. I to tyle. To tyle. Z PS-ów. No. To pa. A.